Witam Was, moi drodzy! Właśnie jadę na gospodarstwo do pana Zbyszka. Jadę tutaj z kebabami, wiozę im kebaby, bo oni całą noc będą rozlewać RSM, bo ma być przymrozek. Wcześniej przygotowywali opryskiwacz. Umańka na kanale będzie z tego relacja. Prawdopodobnie będą rozlewać RSM całą noc, bo ma być minus 5. A na te najgorsze, najbardziej mokre kawałki taki mróz to sprzyja. Dobra, jedziemy. Halo, halo! 360 tysięcy ludzi gdzie będzie oglądało, chłopie. Co, że to rozmawiam przez telefon? Tak. Dobrze. To jest masa ludzi. Dobrze, że nie wiedzą z kim. Z panią... No. kończ. No. Ale kurde lipa, nie? Że on nie odmarsz. Co tam kolega, zadowolony? Ile tych beczek musisz przelać? Co? Jeszcze ze dwie? I później z powrotem to tutaj wozić. I bełtać to, nie? Aha. Daj spokój, kuźwo. To w ogóle miało być robione w momencie wcześniej ogólnie sprawdzić to mieliśmy, a nie kiedy opryskiwać to polu. Ale dobra. Ale grzmi, kurwa, zachmurzenie idzie. Pamiętaj, w trakcie burzy trzymaj się blisko teściowej. O, a tam daleko widzicie? Chłopaki już rozlewają. O pierdziele. Jakbyś normalnie ten zawinę ustawił. A, to ja lęk wysokości mam. Ja mam lęk wysokości, chłopie. Weź to tam. Wóz, ty wiesz jak to się robi. Ha! Jeszcze? Władować go? Dużo masz? No nie dotyka, mam żeby dotykało? Nie, bo ja to pompuję do środka przecież. No to okej, okay, ale mogę jeszcze wepchać. No tak, żeby końcówki nie zamoczyć. Końcówki nie zamoczyć? Nie wiem jak to zrobić. O! Na górze róże, na dole pryzma oborniku. Joker z maniurą siedzą na zbiorniku. do beczki dawaj! Ale paruje, kurwa, jakieś chmury idą. Jadę jeszcze nagrać, kiedy jest jeszcze dosyć widno. Dobra, odpalamy naszą... O ciecia. Ja pierdziele, jak ona chodzi. O kurde! Hamulce przytwa, żyleta. Kula aerodynamika, jak skrzydła. Przedni spoiler zerwał się, do pit stopu muszę zajechać. Co tankujecie? Aha. Mariusz rozładowuje no, się. No tak, pomogłem mu te węże przełożyć i rozładowuje się. Teraz fajnie na tych... Na tych dyszach? Na tych ósemkach, dyszach. Grzesiu, ile jeździsz? 9, tak? Ponad 9. 8,7. Ło, a to ile? 3 km szybciej, nie? No. Szybciej, no i... Lepiej, nie? Generalnie... Można by jeszcze szybciej, tak? Ale no akurat na tym polu to wiesz, krótkie pole. Tak. Krótkie pola i później jak pojedzie się na górki, ciężko go już uprowadzić, żeby to było fajnie, wiesz, równo w belka, tak? A nie, że to sypisuje. No.
No na tym opryskiwasz najbardziej opcjonalną prędkość, to jest 9 na godzinę. 8, 9, nie więcej. Belka jest katastroficzna, nie? Belka jest do wymiany. Tu trzeba zaadoptować belkę najlepiej albo z Amazona, nie? Albo ktoś, kto robi belki, nie? Bo tak naprawdę to wszystkie podzespoły są... To jest Millerowski Jarak, tak? Także a belka jest tylko z innej firmy. Znaczy no oryginalna, nie? Oryginalna. Ja się liczyłem z tym, że belka będzie do wymiany, bo to jest... ja się zdecydowałem na zakup tej maszyny dlatego, że była to maszyna powystawowa i była dużo, dużo taniej, nie? I liczyłem się z tym, że belka będzie do wymiany. No i trzeba ją wymienić, nie? Trzeba, bo to... Bardzo szybko się zużyła. Ile on ma przepryskane? 15 tysięcy, no, do hektarów, nie? U nas. Przy dyszce była kapitalka. Przy 10 była kapitalka. No belka jest po prostu do wymiany i tyle, nie? 300 i koniec, nie? A, bo tutaj starczy 300. Szybko idzie tankowanie. Teraz to się wydaje, że długo, ale jak dajesz prochy, to no jak dużo, no, wiesz, jak rozcieńczasz. Trzeba zatrzymywać jeszcze. Jak dużo dajesz tam różnych podatków. To jak w tym gospodarstwie pracowałem, to oni mieli z tyłu taki... Tak. Kurę, myszałem. My też tak robiliśmy, no. Wiesz, Mauser, długie, no. Mieszadło na wiertarę, no, no. Wiesz, i wszystko przygotowywaliśmy. Starczy. Mówili, że błota nie ma. A, Grzesiu się tutaj rozkłada. Metrów lanca. To jest potwór. Akurat tak te pole wychodzi, że trzeba tutaj spojrzeć na ulicę, że nikt nie jedzie. Kurde. Najgorsze pole. Powiem ci tak. Po tym kebabie to... Tak. Po tym kebabie to ciężko się biega. Ciężko się biega po tym kebabie. Jak idzie na Nowych Dysiach? Bardzo dobrze. No. Zadowolony widzę jesteś. No czemu? Nie żółwię się. No tak. Tam no, jeżdżę generalnie około 3 km szybciej niż dotychczas. Czysto teoretycznie 30 hektarów. Na godzinkę się opierdzieli, tak? No ale to wiadomo, tankowanie, przejazdy na pola, więc rzeczywiście mniej wychodzi, ale no nie 23 powiedzmy.
A nawet na tych dyszach byś mógł jeszcze szybciej jechać? Do ilu myślisz? Tak, jeszcze jakbym się pobawił tam na pompach, bo mam po prostu przykręcone, że widzisz około 5 barów na 5 bar. W układzie. Jakbym zwiększył przepust na pompie, to myślę, że to mi 12 by wyszedł. Tylko po prostu ty takie zabijki jak kaminy. No cholera. Ale ty, super idzie, fajnie. Szybko teraz, nie? 3 dni będziecie mieli rozlane RS-em. Szybciej. Szybciej, myślę, nie? Myślę, że dzisiaj, jutro i tuk-tuka. Tak? No co, ja już dzisiaj mam tak, o 13 jeszcze żeśmy jedli, a już 50 hektarów. Mhm. Jak w nocy... 50 hektarów już macie? No. Aha, to wy już rozlewaliście. No od 13 zacząłem, tam wiesz, na pszenicy na suche pole, to sobie tam pach, pach, tam było prawie 40, plus tutaj już ten kawałeczek, teraz ten i już... To fajnie. No co, jak dobrze idzie, to tak przez 12 godzin te 150 hektarów wywalisz, tak? Mhm. A skoro zaczynaliśmy w dzień, całą jeszcze noc przed nami, no to 200 pójdzie. Myślisz? Jeszcze na tych dyszach, nie? No dokładnie, jak mi się będzie chciało, to zobaczę, pobawię się ciśnieniem. No, my trochę tak nie ponagrywamy, bo kurde już się ciemno robi. Jeszcze pewnie coś tam na placu złapię. No, coś tak kijowo za... No ja też miałem robotę, kurde, u siebie. A jak tam obciążnik? No kurde, rewelacja. Pan Zbyszek ostatnio skomentował. Przyzwyczaiłeś się za bardzo do tego obciążnika. Chyba, a wiercić nie było komu. No, a kto chciał? No, ja ciąłem. Ciął, chyba jedno cięcie i o, cała robota może zrobiona. Ja cięcie, to jest zajęcie. My tutaj na polu jesteśmy i widzimy się za chwilę. Co się stało? A gdzieś dysza się lekko przekręciła i strumień, patrz, te kapturki powinny być, widzisz, prosto. Gdzieś wcześniej wężem trzeba było, gdzieś trąciło i jest nierówno. I wtedy... O! Parę milimetrów, ale... Ale tutaj, zobacz, trochę. Nie, to już, ale tamto bardzo, bo już z traktora było widać. No. Że nierówno. Czy ślepy nie jest? Może trochę stary, ale jeszcze nie ślepy. Pole to zakończone, tu jest pole 12-hektarowe, tak? Nie, tu jest 9. A, tu jest 9, pomyłka. 5 godzin, 56 hektarów z przejazdami i z obiadem. No i zjeżdżamy na bazę, widzimy się za moment, ja muszę do Korsy podskoczyć. O ile nie reanimacja RSM-u. Trzeba go wymieszać, bo trochę przymarz. Jak tam? Słabo. Jo pierdziele. Może zrobimy konkurs? Dzień w Gear Gołda. Ktoś wygra i by pomógł na cały dzień. Na zbieranie kamieni. No. Akurat, nie? Na zbieranie kamieni, kurde. To tam wiesz, 10 ex aequo zajmie pierwsze miejsce wtedy. Mam nadzieję, że w tym, co jest ocieplone, że tego nie ma. Ale nic, no i my i tak na... Po prostu, wiesz, dla świętego spokoju przepompujemy całość w te dwa zbiorniki małe, nie? Tak. I będziemy widzieć. O, tutaj chyba RSM-u nie ma, usiądę sobie. No i tak wygląda typowy dzień
Gier Gołda. A kurwa, mieszanie kijem RSM-u, kurwa. Typowy dzień, nie ma co. Typowy dzień. A, kurwa, dzięki. Mieszanie kijem RSM. Codziennie coś nowego. Zapraszamy do pracy. Nowe doświadczenie. Może ja pomieszał? Nie, dobrze jest. Maniek już nawet lampę przyniósł. Już mu... tylko grilla brakuje. Będziemy tu do rana siedzieć. Jak już Maniek lampę przyniósł, to słuchaj, tak szybko to się nie skończy. Trzeba przełożyć zawór na pchanie. Ty, poszło! Co? Poszło! Słyszę, że poszło. Ciągnąć wtedy? Ciągnij! Wiesiek, zawór! Drugą. Jest już. Jest na S. Nie, z się, dobra. Pchacze z się. Właśnie, czy teraz ma wypchać? Żeby to... Z się? Tak. Ona ma ssać stąd. Tak. Pobierać płyn. Pobierać płyn. Nie, to jakby tam wpadł do środka takiej pełnej, nie? Kurwa, koniec. Koniec. Tydzień mycia, nie? Jakiego mycia, chłopie? O czym ty mówisz? No, co gada? Worek i zakład pogrzebowy, kurwa. No. No, co gada? Mówię, że jakby tam wpadł tak cały, nie, to później tydzień mycia, kurwa. Ja myślę. No. O, teraz to będzie szło, jak tu ciągnie i tam ciągnie, nie? Ale on bywa? A ja tam wiem. To się rozpuści. Tylko musi być mniej tego. A, już idzie powoli. Tak, to się rozpuści, tylko trzeba... Joker, mieszaj. Robi co może. Ła, spadnę jeszcze. Raz zamieszał, to aż... Teraz taki długi sprzęt. Już doświadczenia trochę złapałem to. Ten się najgłośniej śmieje, a najmniej mieszał. Tak. A skąd ty wiesz? Okno życia. Nagrywa? Ja. No ale trafiłem na pełną baterię. 50-50 miałem szansę. Wow. Takie atrakcje tylko w Gier Gołda. Z nim lecieć gdzieś na wakacje samolotem, to porażka. No jak lęk wysokości byś miał, to co? A to od razu barek. No. O. Zamiast mu ładnie dać, kurde, żeby światełko miał. Chciał mieć ten, bilety all inclusive w samolocie, nie? O, okna pozamykane, nic, żebym nie widział. To byłby pasażer stojący przy, od razu, wiesz, do baru. Heja. Mnie to zawsze interesuje, wiecie co? W tym samolocie? Czy jak się sra, to leci to na ziemię, czy nie? Nie. Jest to podciśnieniowe, normalnie. Aha. Zasysa. Aha. Bo kiedyś w pociągu jechałem, to klapę do góry patrzę, a tam tory. Kiedyś spawaliśmy garaż. No. No i co się dotknąłem, to kopało mnie, no. Nie? No i mówię, że kopię, ci dotykają, no co ty gadasz, nie? No w końcu któryś podszedł mnie za głowę i faktycznie zaczęło kopać. A co, jakieś przebicie musiało być? Kabel przedłużać gdzieś na kątowniku i się delikatnie stopił. A ja gdzieś tam stałem akurat, wiesz, przejście przeze mnie było. Już? Kolorowy dałeś na lewo, nie? No, drzewo. Lampa przygasła. Petarde, co by chcesz? Mówię, że jeszcze 4 godziny pracy. Jakie 4? No i o 12 ruszacie. Ja mam wiatro. Czyli w ogóle nie ma. Dobra, to ja się zwijam. Ile pomogłem, tyle pomogłem. Choćbym chciał zostać dłużej, to już nie mogę. No, trzeba też jechać do domu, odpocząć chwilę i...
Na kwarantannę idziesz? No. Lockdown dopadł, wszystkich pozamykane, wszystko, no to... Tylko filmy, montowanie i spanie. Trochę jeszcze to pomogę, bo szybciej ta organizacja pójdzie, może pójdą sobie chłopaki spać akurat i rano ruszą. Dobra, jak tu się jechało, dobra, tak, jedziemy. Ręce spuszczone, spuszczone, dobra, jedziemy. Nic nie jedzie, to jedziemy. Teraz będziemy z tamtej beczki przetankowywać RSM tutaj, bo stąd trzeba było wybrać. No i żeby go rozpuścić, bo na dole po prostu przymarz. Tak to nieraz jest, widzicie. Fajnie się jedzie nim, wygodny jest, ale kurde, on wyje strasznie. Zgasić? Gamoniu ty! Ja ci kurwa dam. To jeszcze tu włącznik jest. Co? To się podłącza, jeszcze włączyć trzeba.